radzę. Wynajęłam to, był moim bodyguardem. Papuga próbuje zjeść tego pana. Jest grzyweczka, jest beczka. Jeszcze. Takie właśnie to są dary. Ludzie tutaj normalnie kajakami odpływają. Jak płat, bo czemu nie? Hejoka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przyjdę do was z bardzo fajnym filmikiem, ponieważ mam swoje 20 urodziny. Tak się złożyło, że akurat te urodziny obchodzę właśnie tutaj, w tym miejscu, czyli w Tajlandii. Jak oglądaliście moje wcześniejsze vlogi, to na pewno wiecie, że właśnie tutaj jestem. Jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie do nich wróćcie. I dzisiaj pokażę wam, jak spędzam ten urodzinowy czas. Właśnie dosłownie przed chwilą, jakieś 5 minut temu przylecieliśmy do nowej lokalizacji. Przepłynęliśmy w sumie bardziej łódeczką. Było dość mocno klimatycznie, bo jechaliśmy takim longboatem drewnianym. Płynęliśmy z Ionang, mam nadzieję, że dobrze to mówię. Właśnie tutaj, czyli do Railway. Jest to taka najładniejsza zatoczka, taka plaża, półwysep. W sumie nie wiem, jak to się mówi. Może ja się... Nie przygotowałam się do tego filmu. Moje życie to jest spontan, więc jakby to... Tak się składa, że w tej zatoczce nie ma żadnych środków transportu. Nie ma skuterów, motorów, nie wiem, samochodów, autobusów, czegokolwiek nie ma, nic. Trzeba wszystko na nóżkach przechodzić, więc z plecakami, z walizami, z milionami tobolków po prostu szliśmy, ale w końcu znaleźliśmy te właśnie nasze domki. Coś mi tu włączyli i mi buczy cały czas. Proszę przestać. Obsługa w resorcie bardzo miła, zabrali nam walizki, takim wyciągiem wprowadzali. Dostaliśmy też na starcie takie soczki, jakieś napoje, które smakowały trochę jak lek na kaszel, ale jestem obecnie przeziębiona, więc w sumie mi się przyda, jeżeli to faktycznie byłoby coś złego z kaszlem. Cały ten domek do wynajęcia za 3 osoby na jedną noc wyszło nas około 145 zł za 3 osoby, czyli wychodzi w sumie niecałe 5 dyszek za noc, także mega spoko cena, ale tutaj w Tajlandii generalnie są bardzo dobre ceny. Trochę tutaj mnie to zdziwiło, no bo jednak to jest taka zatoczka, że poza tą zatoczką nic nie ma, więc wydaje mi się, że tutaj powinny te ceny być wyższe, aczkolwiek nie narzekam. No i teraz przechodzimy do house tour. Zobaczymy, w jakim miejscu spędzę swoje 20 urodziny. Co powiesz na dzisiejszym vlogu? Dzisiejszy vlog jest pod tytułem Paula znowu ma pH. Kiedy indziej zobaczycie w innym filmie. Tutaj na razie nie zdradzam, nie spoileruję. Na razie się cieszę z tego, że jesteśmy tutaj. Mi się mega tutaj podoba. Zobaczcie te widoczki, no a, pięknie. A ty co powiesz? Dobre orzeszki. Room tour time! Chcemy room tour! 48 zł za noc! Nie, musisz wyjść, ja muszę zapukać. Dobra. Podajemy widzowie teraz, że jesteśmy gośćmi Pauli. Uwaga. Puk, puk, puk! O wow, nie spodziewałam się was tutaj, zapraszam, zapraszam widzowie. Proszę bardzo, tak wygląda nasz domek, czy my tutaj możemy większe światło? Nie, co było największe. Proszę bardzo, tu mamy łóżko, tasting łóżka. Woo! O kurde. Mięciutkie. Nie należy do najmniejszych. Do najmniejszych? No nie należy, też nie należy sobie. Do najmniejszych łóżek nie należy, aczkolwiek Michael ma bardzo ładne łóżko. Jak chrobaki to będą chodzić, to prowadzone. O, jest razem, ja śpię tutaj, my tutaj. Nie ma takiej możliwości, niestety. Nie, nie, nie. Nie będę tym najgorszy. Dobra, piekło mężczyzna, zamykaj, zamykaj. To dalej, co dalej, moi drodzy. Okno jedno, okno drugie. Nikt się tego nie spodziewał. Wow! Trzecie, a co to za okien dziwne jest? Tutaj mamy biureczko. Uwaga, asortyment jest? Nie. O, ta zimna, teraz się przyda. A to wy wsadziliście, czy nie? Nie, nie, wsadziliśmy. No dobra, no dobra. Kawa, herbata, zapasowy papier. To się na pewno przyda, bo już mieliśmy akcję z McDonaldem. Tutaj już McDonalda nie będziemy jeść, ale nie wiadomo, co się może wydarzyć. W sumie to nawet tumaka nie mam. W sumie racja. No może nawet dla nas lepiej. To nie widział wcześniejszych vlogów. Zapraszam, bo tam się dużo dzieje. Tutaj proszę bardzo na walizeczki i przechodzimy do łazienki. I tutaj się bardzo zdziwiłam, bo ona o dziwo jest naprawdę ładna i duża. W opiniach było, że tutaj mogą być karaluchy i robale, ale nie wygląda w sumie tak, jakby tu miało coś się zajmować. Miejmy nadzieję, manifestacja. Kibelek, umywalka, lustro, ściana, prysznic. Sprawdź wodę, czy leje. Tak? No, dobra. Sprawdzę. Nie na aparat. Trochę bym tak, gdybyś nie trzymała aparatu. My wiemy. O! Wow, jest woda! O, fajnie, chłodniutka. Wieszaczek, patrzcie, możecie się podciągać na nim. Michael lubi to. Backstage. Czy tam na górze coś jest, bo ja na górze nie byłam. Nie byliśmy. Myślałam, że tam poszłaś. Opinie były właśnie takie, w sensie, no dobre były w sumie opinie, nie, ale sporo było też takich, że robaki, że coś. Jak ktoś na nie ten domek, ale chcesz dodać dramaturgię, rozumiem. A, to nie ten domek? Nie. A, no właśnie. Let's go na górę po schodach. Patrz, tam są jakieś tajemnicze drzwi. O, sorry, bo ci nagram dupę jeszcze raz. Tam są tajemnicze drzwi. Dum, 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 będziemy dum. Sprawdzać, co tam jest kiedyś, może, nie wiem. Fajnie. Leżeczki mamy takie. A. Widoczek ładny. Zobaczcie, widzowie. Patrzcie, jaki ładny. Widoczek.
Bardzo ładne. Ale ogólnie tam są jakieś skałki. Skamielina. No, dinozaury będziemy zaraz szukać. Tam woda, jezioro. Jezioro. Ale jezioro. Zapraszamy, zapraszamy do Bieliczki, do Ciechocinka. Oh yeah. Także tak to mniej więcej wygląda. Uważam, że domek bardzo klimatyczny i uroczy. Mamy blisko plaży, blisko To zabrzmi jak groźba, bo zaraz się okaże, że to jakaś dziura jest i spadnie. No i teraz można powiadać. Mamy blisko plaży, mamy blisko restauracji, mamy blisko góry, morze, jezioro, wszystko widzę, wszystko po prostu. Także do wyboru, do koloru. A ja zapraszam Was do dzisiejszego vloga. To był dopiero początek, a jeszcze wszystko przed Wami. Nara! Przyszliśmy sobie właśnie na jakieś śniadanko, bo jest godzina 14, a my w sumie jeszcze nic nie jedliśmy, ale to przez to, że cały czas coś się działo. I proszę bardzo, co tutaj zamówiliśmy? Mango sticky rice. Mega spoko cenka, bo 80 batów. Wcześniej chyba były za 100-120 w lokalizacjach, w których byliśmy, więc to wychodzi w miarę fajnie cenowo. I jeszcze jest bardzo duża porcja. Tutaj jeszcze mamy soczek z marakui. Julka ma sałateczka. Sałateczkę z chrupiącą kurczaczkiem. I piwsko, jak widać, dobrze tutaj sprzyja już to piwsko. Serio, tak nie przewidziałam tego, jest mega wesoło. No i Michał ma jakiegoś omlecika z ryżem i kurczaka. Także wcinamy. Ja jeszcze sobie domówiłam banany w takiej tortillce, także będziemy testować, bo takiego czegoś jeszcze nigdy nie jadłam. Musisz zajebać na sałateczkę? Cieplutkie. No, pysznego. Mami. Mega smaczne, nie? Bardzo dobre, no. Teraz będę żałowała, że tego nie wzięłam. Thank you. Bananki. I trochę wyglądają jak sajgonki. Testujemy. Mamy jakiś sosik. A to jest miodzik chyba. Ej, to jest to samo ciasto co od sajgonek. Smakuje jak naleśnik. Swojski klimaty, moi drodzy, to lubimy. Na każdym kroku są właśnie takie znaczki. No nie wiem, czy na własnej skórze chciałabym coś takiego przeżyć. Znaczy przeżyć to na pewno chciała, gdyby takie coś się wydarzyło, ale nie wiem, czy chciałabym doświadczyć, o, może w ten sposób, takiego tsunami. W ogóle ciekawostka, wiecie, że ten taki film, o tym tsunami w 2004 roku, ta rodzinka sobie pojechała na wakacje i w ogóle, wiecie, że akcja całego tego filmu działa się właśnie w Tajlandii? Ciekawie. Czymy się właśnie oddalamy od naszego punktu ewakuacji. Można się wspiąć tam, fajnie. Trochę niebezpieczne, aczkolwiek... Adrenalina! Kurde, jak to wygląda. Tutaj na geografii, zaraz wam powiem, co to jest. No dawaj, bo to się zaraz okaże, że jest plasteliny albo ze styropianu. Au. To chyba nie jest plastelina ani styropian. Fajnie, fajnie. Pole dance. O Jezu! Bo może trzymamy aparaty, mamy torebki i myślą, że nie damy jedzenie. Show normalnie dla nas robią specjalne. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool with cosplay and teaching. I don't mean to come across facetious, but it's... Ogólnie taki normalny widok, nie? Jedziecie sobie uliczką, małpy sobie latają na prawo, na lewo, te się jedne biją, te się kłócą. Typowy widok w Tajlandii. Dotarliśmy na taką przepiękną plażę i tutaj są różne jaskinie takie pojedyncze i proszę bardzo, to jest jedna z nich z darami. Tutaj jest podobno jakaś właśnie historia o jakiejś księżniczce, coś tam, że została na tej wyspie sama i trzeba było jej przynieść dary. I takie właśnie to są dary. Może nie będę tego komentować. Ciekawie, nie powiem, że nie. Także moi drodzy, do wyboru, do koloru, różne kształty, różne kolory. No nie spodziewałam się, że takie rzeczy będziemy tu oglądać, ale ciekawie. Męskie narządy płciowe są tutaj przynoszone w formie daru dla tej księżniczki. I ogólnie legend jest bardzo dużo o tym, więc możecie sobie poczytać w internecie, bo ja nie wiem w sumie, która jest taka najbardziej prawdziwa. Wnoszą je tam rybacy i żeglarze, żeby mieć po prostu szczęśliwe podróże i dobre połowy. Także ciekawa historia i ciekawa jaskinia, nietypowa na pewno. Pięknie, serio. Julka i Michał zostali gdzieś tam. A ja sobie przyszłam do takich jaskiń, które są tutaj jakby na całym wybrzeżu poukładane. No jest przepięknie.
Ej, brakuje mi jeszcze takiej liny, taki wiecie, H2O vibe, że w lipcu jest drzewa i można się na niej huśtać. Jeszcze wam tego nie mówiłam, ale w sumie to dzisiaj nie mam urodzin, tylko mam urodziny jutro. Ale stwierdziłam, że nagram sobie już vloga dzisiaj, bo ja już dzisiaj się czuję jak jubilatka, ale na jutro też mamy całkiem fajne plany. To prawda, jak zwykle u mnie w życiu spontan to moje drugie imię. Dlatego nie jesteśmy jeszcze pewni, co będziemy robić, ale jakieś wstępne plany już są i już widzę, że tam czekają na mnie małpy i na mój aparat, więc ja idę do kolejnej jaskini. Ceny zdecydowanie nie zachęcają do kupienia urodzinowego winka. No ale trzeba przyznać, że wybór całkiem spory. Hola! O kurde! Ciekawa jestem, gdzie dzisiaj wieczorem wylądujemy. O, Jezus Maria! I can't. Jakie maleństwo! Wzięłam sobie takiego naleśniczka, roti. I ma takie kubki ciasta, no i robi z tego takie, o proszę bardzo, jak pierogi. Wzięłam sobie akurat z bananem i z nutellą, także no, pani sama mi to poleciła. Ulala. Pani czuje presję, to widzę, patrzy się na jej ręce, jak ona wszystko robi. Może niech pani coś skomentuje. I teraz tak, bierzemy nutellę, smarujemy, nie za dużo, nie za mało. O Jezus, co tu się wydarzyło? Szybki tasting, placka tajskiego. No, dobra, banan i Nutella to jest jednak to. Kurde, to kosztowało w sumie 6 zł. Kocham twoją grzybeczkę. Jest grzybeczka, jest dupeczka. Dobra, idziemy na rap. Mówiłam, że ta wyspa strasznie przypomina Jamajkę. Proszę bardzo, Jamajka Club, kolejny. No Jamajka, mówiłam. You know he wrote, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your psychic. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy, but still I'm right here, screaming I'm good. Drodzy, zmiana kodu na 2 z przodu. Nie wiem, czy się cieszę, czy jest mi przykro. W sumie z jednej strony się cieszę. Bardzo duży zakres doświadczeń już za mną. Cieszę się, że tak się potoczyło moje życie i cieszę się, że mając 20 lat spełniłam tak dużo swoich marzeń. Pierwszy raz w życiu spędzam swoje urodziny bez moich takich najbliższych. Ale jest to ciekawe doświadczenie. Spędzam je w takim pięknym miejscu. W miejscu listy marzeń dosłownie. W pięknym basenie z palmami. Z kokosem. Świeżym kokosem. No przecież to jest cudowne. Niesamowite. No nie powiem, nie spodziewałam się, że tak moje życie się potoczy. Ale cieszę się, że poszło w tą stronę. Cieszę się, że mam was, cieszę się, że mogę działać, mogę nagrywać, mogę spełnić swoje marzenia i realizować siebie i swoje pasje. Jezus, ile tu komarów mi lata! Co wam mogę powiedzieć jako 20-letnia kobieta? Dążcie do celu, zmieniajcie swoje marzenia w cele, realizujcie je. No życie jest piękne, tylko trzeba wybrać ten dobry rozdział, dobrze sobie je opisać. Fajnie, że pomimo tego młodego wieku mogę robić to, co kocham. I to też dzięki wam, nie? Ale to jest standardowa gadka, którą mówię zawsze podczas takich wyjazdów, zawsze jak mi łapię nostalgia. Jak mi łapię takie chwile wzruszenia i wdzięczności, to zawsze to jest to same słowa. No i teraz również się do was kieruję. Dziękuję. Kurczę, powiem wam, że czuję się naprawdę szczęśliwa. Nie wiem, co robi Julka i co robi Michał. Prawdopodobnie już śpią, bo jutro będziemy pewnie musieli też jakoś rano wstać. W sumie nawet sama nie wiem, ale ja tam się tu nie przejmuję. Muszę teraz enjoyować ten moment bycia 20-letnim kobietą. U nas jest kilka minut po północy, w Polsce jest kilka minut po 19, także jeszcze nie ma w Polsce teoretycznie moich urodzin. Więc na razie mam 20 lat w Tajlandii, ale w Polsce jeszcze nie. Mimo to dostałam już tyle od was wiadomości na Instagramie, takich przekochanych, z życzeniami. No po prostu jesteście przesłodziakami, naprawdę cieszę się, że was mam i zapraszam też do subskrybowania. Jeżeli chcecie mi zrobić prezent na moje 20 urodziny, to możecie zaobserwować mnie na tych profilach. Będzie mi bardzo miło. Noc minęła bardzo spokojnie, ale za to rano czekała na nas kolejna szalona przygoda. Tymczasem teraz zapraszam was do mojego My Morning Routine wyjazdowego. Let's go! Like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement.
Hejoczka, witam was w kolejnym dniu. My zjedliśmy śniadanko, ogarnęłam się, nagrałam wam takie szybkie morning routine, urodzinowe oczywiście. No i teraz prawdopodobnie lecimy na plażę. W ogóle, Jezus, ja tak wymanifestowałam tę pogodę. Miało dzisiaj lać cały dzień, ja już tak sobie mówię, Boże, w mojej urodziny będzie lało. Okazało się, że jednak nie, jest cudownie. Lecimy na plażę, żeby jeszcze wykorzystać ten czas. Wymanifestowałam sobie tą urodzinową pogodę, naprawdę. W ogóle powiem wam, że w sumie na tym wyjeździe nie mamy w ogóle deszczu, a polecieliśmy w porę deszczową, więc jakoś tak omijaliśmy ten deszcz. Aczkolwiek, no, myślę, że to może być różnie w porze deszczowej, także jak będziecie lecieć, to uważajcie i nie układajcie sobie takiego planu. Miejcie to wszystko takie elastyczne, że kupujecie hotel dzień przed, kupujecie pociąg dzień przed, żeby ewentualnie można było te plany cały czas na bieżąco zmieniać. Dobra, nie przedłużam, lecimy. Nara! Proszę bardzo, mamy jeszcze siłownię na powietrzu, basenik. Fajnie i tam idziemy na górę. Let's go! Ulala, no ładnie. Kurczę, takie trochę zdjęcie jak z pocztówki, nie? Fajnie, bardzo ładny widoczek. Nawet mamy oczko wodne z rybeczkami. No właśnie, jak sami słyszycie, nasz plan na dziś to była plaża i faktycznie się na nią udaliśmy, ale nagle Julka miała jakiś problem, musiała wykonać bardzo ważny telefon, tym samym opuściła nas na, uwaga, ponad godzinę. Potem odszedł również Michał i finalnie zostałam totalnie sama na tej plaży. Co prawda było pięknie, no i wiadomo, nie mogłam się nacieszyć tymi widokami, ale słuchajcie, opuszczenie mnie przez Michała i Julkę nie było przypadkowe, bo przygotowali dla mnie urodzinową niespodziankę. Dostałam pizzę ze świeczkami Happy Birthday oraz brownie z lodami. To było tak urocze i słodkie. No niestety nie mamy nagranej mojej reakcji na to, ale te zdjęcia myślę, że mimo wszystko idealnie oddają moje zaskoczenie i radość. Zdobycie tej pizzy wcale nie było takie proste, bo Julka kilka razy zgubiła się w tym miasteczku, potem małpy próbowały ją zaatakować i biedna wynajęła sobie jakiegoś pana ochroniarza, który odganiał jej te małpy. No generalnie historia bardzo ciekawa, ale sami zobaczcie, co więcej mamy do powiedzenia w tym temacie. Proszę państwa, misja udana! Zaraz zobaczymy, czy jest udana, ale właśnie zaczęło padać! Odwróć to. Odwróć się. Czekaj. Patrzcie na to! Boże, jakie słodziaki! Kupili mi pizzę! I opakowanie na kartę pamięci, żebym tym razem nie zgubiła, tak jak ostatnio. Brownie. Julka zapłaciła 50 batów za ochronę przed małpami. Bo chciała za to zabrać tą pizzę. Ja stwierdziłam, że jeżeli po tej mojej nieudanej, po prostu godzinnej podróży przez całą wyspę, gubiąc się 8 razy, nagle ta małpa mi zabierze tą pizzę, to się po prostu się popłacze, więc wynajęłam pana, żeby był moim bodyguardem. I zaprowadził mnie na drugą stronę wyspy i napisałam zrezygnowana do Michaela i Michael musiał mnie uratować. No hit, po prostu hit, naprawdę. Dobra, dobra. Ja cię widziałam w końcu twarz, skończyłam. Poczekaj. Wuhu! Które panie? Chyba to. A ty? No, nie to. Ale to idealnie, idealnie. Zróbka. 20. Bardzo dobre rozpoczęcie. Dziękuję bardzo. Czekajcie, marzenie muszę pomyśleć. Wuhu! Dawajcie, teraz tak musimy... Dzięki! Kurde, no coś mnie ugryzło, no. To się nazywa bardzo dobry zamek. Miejsc tylko żyć. Nie zrobisz tego na tym małym. To ja nie zrobię? Jezus Maria, czuję się jakby mam talent jakiś. Julka! No ale ja dam tylko butelkę! Ale idziemy już! Left. Może zaprosimy jakieś dzieci, żeby nam pomogły. Jest pięknie, widzowie, ocencie. Ej, bo oni też zaczęli budować zamek z piasku i też spadł do wody. Ciągnęli od nas. Pobiegli się bywa na to. Idę sprawdzić, czego dokonali. Ja robię posypkę piaskową. Przed chwilą byłyśmy ten piasek. Ja myślę, że już mamy gotowe. Cios od życia. Julka! To było zaplanowane. Wyżej się na tym. Dobrze. Tego Minecraft
Minecrafcie zombie. W ogóle powiem wam, że całe to miejsce strasznie mi przypomina Minecrafta. Ja nie wiem, o co chodzi, czy oni mi coś dołożyli do ciasta, do pizzy, ja nie mam pojęcia. Momentalnie ja czuję się jak w Minecrafcie. Zespawnowane jakieś randomowe skały. Drzewa w ogóle idealne w takim kształcie, że ja bym wzięła siekierę i normalnie je zerwała. No mega mocne. Wyjechaliśmy tylko brownie stąd. Jeszcze w dodatku robimy zamek, robimy dom, żeby się schować przed nocą, bo już jest noc. Musimy się schować przed zombie, zaraz będzie trzeba zrobić łóżko. Potrzebujemy wełny. Dobra, idę zebrać trochę drewna. Tylko muszę kamień. Co do domu? Musimy zebrać piasek, żeby na szkło było. Musimy przepalić. Paula, siekiery ile? Dwa patyki? Dwa patyki? I trzy kamienie. Albo drewno, jak wolisz. Co ty taki w tym? Kogoś? Mam trzy kamienie i dwa patyki. Robimy siekierę. Mam większe. Super! Urodzinowa kąpiel u zachodzi słońca! Kto włożył te śmieszki? Drwiam dróżkę. Piękny zamek, piękni ludzie, piękny zachód słońca, którego nie ma. Enjoyujemy moment, jest cudownie. Ej, dawaj tak do morza, stara, jeszcze. Jak się w głowie kręci. Kręci w głowie teraz. Życie pobrało, nie bilaj. Moi drodzy, misja. Idziemy tam, na tamtą wyspę. Czy nam się uda? Tego nie wie nikt. Aczkolwiek trzymajmy za mnie kciuki, żebym się nie utopiła, bo tak moim pływaniem to mocno średnie, nie powiem, że nie. Przepraszam, już tyle, ale robimy tył zwrot, bo muszę wziąć klapki i sobie założę je w formie sandałek, bo straszne kamienie są i jakieś koralowce, nie wiem co tam innego, może być jakieś rafy. Plus mogą być meduzy, więc lepiej nie ryzykować. Dbam o swoje stópki. Cofnęłam się po kropeczki i nagle wszyscy ludzie, którzy tu pływali, zniknęli. Mam się bać. W sensie jakby to było z głęboka, jeszcze trochę do przepłynięcia mi zostało. Widzowie, możecie sprawdzić, czy coś jest pod wodą, bo w sumie jestem ciekawa, nad czym pływam. Nie, chociaż nie wiem, czy ja chcę to wiedzieć. Możecie mi zdradzić w komentarzu, a ja tymczasem was zanurzam do wody. I coś tam było? Ludzie tutaj normalnie kajakami podpływają, a ja nie, ja wpławię, bo czemu nie? O, wow, wygląda to potężnie, powiem wam. Boże, jak naprawdę jestem, to jest niesamowite. Ja nawet to nie dowierzam, że jestem na takim super wiedzie. Jestem w ogóle w Tajlandii. I can't. Ale ja tu słyszę jakieś dziwne syczenie i to mnie trochę niepokoi. Mam nadzieję, że to nie są żadne węże albo inne robactwa. Ale nie przejmujmy się tym, to jest ten czas, w którym enjoyujemy po prostu moment. Kocham to miejsce, kocham swoje życie. Jest fajnie. Mega! Chyba się lekko od słońca przegrzałam, wybaczcie. Pokazać szybki haul zakupowy, co kupiłam tutaj będąc w Tajlandii, bo już parę rzeczy się zaopatrzyłam. W zasadzie wszystko kupowałam przedwczoraj, bo akurat byliśmy na takich targach, gdzie faktycznie można było zobaczyć jakieś fajne rzeczy. I przede wszystkim kupiłam walizkę różową, co prawda nawet dobrze się utargowałam, bo w sumie z 3000 batów zeszłam na 1200, czyli około 130-40 zł zapłaciłam. Czyli tak jakby u nas jedna złotówka, to jest u nich 12 batów. Generalnie tutaj nie kupiłam praktycznie nic dla siebie, oprócz świeczek. Tak, potrzebowałam do TikToka ze 40 batów. Swoją drogą TikTok, paulinka.kobus. Musicie wbić. Samo Instagram paula.ety, ale to ja już wspominam w każdym odcinku, także chyba już znacie tą gadkę na pamięć. To jest super fajna rzecz. Pim, pim, pim. Uwaga, to są case'y na paszport, personalizowane z imieniem, z logo, z bryloczki. No ja jestem zakochana w tym, naprawdę to wygląda super. I mam tego aż tyle, bo stwierdziłam, że wezmę dla całej swojej rodziny jeszcze jako pamiątki. Jestem osobą, która nie lubi kupować jakichś pierdółek, jakichś magnesów i tak dalej, chociaż magnesy też mam. No ale raczej staram się nie kupować takich pierdół, które tylko się walają po domu i nikt tego nie używa. Lubię coś takiego bardziej praktycznego. No zobaczcie, no paszport tutaj wkładamy. Mój paszport jest zmarnowany życie, więc mi się bardzo takie coś przyda. I tu jest napis Kobus Globus. No świetne! Wzięłam również taki zapisem Martynka dla mojej siostry, tylko w jej kolorze, bo jej ulubionym jest fiolet. Dla mojej mamy i moja mama ma taki mega slay w sumie, co nie, z tą babeczką. Dla Seby, dla mojego taty. I trzeba przyznać, że ten jest chyba najładniejszy, w sensie naprawdę wygląda tak bardzo estetycznie. Dla Patryka, pomińmy ten wzór, okej? Nieważne. Wzięłam też dla brata Patryka i wzięłam jeszcze dla rodziców Patryka i zrobiłam im takie matching słodkie. Dla moich rodziców jeszcze kupiłam kawkę. Sama ją też piłam i testowałam. O Boże, jak cudownie pachnie. Kocham ten zapach. Bardzo mi smakowała, więc myślę, że moim rodzicom
rodzicom również zasmakuje. Tutaj kupiłam w końcu coś dla siebie, do mieszkanka. Coś super. Miseczki z kokosa. Strasznie je chciałam. I nawet w domu mam w sumie dwie takie. Tutaj do kolekcji. Nie wiem, czy to jest naturalny kokos, czy nie, ale wydaje mi się, że tak, bo nawet ma taką troszeczkę strukturę. No, że jakby czuć, że to nie jest sztuczne. Mam nadzieję, że na nie taką. Jeszcze się utargowałam z panią. 300 batów na 250 za 3 miseczki. Z kwiateczkami. Będę musiała się pochwalić ludziom, którzy do mnie przychodzą, że byłam w Tajlandii, dlatego z tajlandzkim słonikiem również jest. No i jeszcze ta beżowa. Także super, podoba mi się. W sumie to jest prezent taki ode mnie dla mnie, ale taki prawdziwy prezent ode mnie dla mnie, bo ja zawsze sobie kupuję prezenty ode mnie dla mnie, takie są najlepsze. Kupię, jak będę już w Polsce i mam w planach kupić sobie nowy telefon, bo mój już jest troszeczkę zmarnowany życiem. Wiecie, telefon to jest moje główne źródło pracy, więc potrzebuję mieć jednak dobrej jakości ten telefon, żeby on cały czas był sprawny i dobrze działał. A dlatego planuję, ale jak wyjdzie, zobaczymy. Na razie nic nie mówię. Sami też pewnie zobaczycie, jeżeli kupię. O, mam koszulę dla Patryka. Zamiast kupować prezenty dla siebie, to ja pokupowałam dla swoich bliskich. Ale patrzcie na to. No przecież to jest przemocna koszula. Jest super. Taka kolorowa. Chciałam też dla siebie wziąć, ale wtedy też jeszcze nie miałam walizki i bałam się, że się nie zmieszczę. Tak będę musiała jeszcze znaleźć jakieś pocztówki i inne magnesy dla was, bo robiłam konkurs na Instagramie o tym, kto zgadnie, gdzie lecę. Wylosuję kilka osób, które dobrze odpowiedziały, no i wyślę wam pocztóweczki i magnesy. Także wcześniej też tak robiłam w przypadku mojego wyjazdu, dlatego warto mnie śledzić na innych social mediach. Dostaniecie super rzecz. Jesteśmy na jedzonku, proszę bardzo, ja sobie wzięłam sałateczkę, Julka wczoraj ją wzięła i była bardzo dobra, także ja tym razem sięgnęłam od niej. A mamy sosik, mamy mięsko, mamy sałatę, ogóreczek, pomidorek, kolejny sosik. I kukurydzę. Michał wziął jakiś tutaj ryż, coś. Julka wzięła jeszcze krewety z, nie wiem z czym. Nudle smażone, makaron, takie dzupki. Brzmi całkiem spoko. Testuję. W ogóle zawsze siedzimy w tym samym ułożeniu w tej restauracji, znaczy zawsze, byliśmy tutaj trzy razy. Za każdym razem jest także Julka, ja i Michael obok, no ale dobra. No ale dobre. I te nudle są twarde, więc to jest super. Są takie chrupiące. Ej, bardzo dobra ta kreweta, naprawdę. Michael przesadził z ilością. Zamówił sobie jeszcze jakieś mięso, nie mam pojęcia z tą. Papuga tam siedzi, patrzcie na to. Próbuję ją złapać, ale chyba coś nie idzie im. Wczoraj też ją widzieliśmy. Może była przed inną restauracją. Czy ona nas śledzi? Testujemy sałateczkę. To mięso jest cieplutkie. To była papuga. Teraz sałata. Mam wrażenie, że dawno nie jadłam. To znowu była papuga. Ale atrakcji tutaj mamy wypełnionych dużo. Fajnie. Wracając do tego, co mówiłam. Mam wrażenie, że dawno nie jadłam takiego normalnego jedzenia. W sensie normalnego, wiecie co dziwi. A jeszcze sobie wziąłam szejeczka. Passion fruit. Tym razem nie jest to sok, tylko właśnie shake. Taki ze zmrożonym lodem. Nie powinniśmy tutaj pić lodu, jeść lodu. Bo to jest tak jak w Egipcie, że może was złapać klątwa, aczkolwiek... Do odważnych świat należy, prawda? No, brakuje nam, jak widać tutaj, adrenaliny w życiu, prawda? O, ciekawe. Ta papuga próbuje zjeść tego pana. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne przygody. Michał już zabrał mi walizę, ja mam plecak, kolejną trybusię i lecimy w kolejną lokalizację. Powiem wam, że jak pakowałam rzeczy, to wszystkie moje ubrania są takie strasznie wilgotne. Tutaj wilgotność jest powyżej 80%, więc to jest bardzo dużo. Nawet moje kostiumy, które używałam wczoraj, mi nie wyschły. Schowałam je w reklamówkę i będziemy je zaraz suszyć. Mam nadzieję, że lokalizacja, do której teraz jedziemy, będzie mniej wilgotna. Sprawdzimy to. Minęło dosłownie jakieś 5 minut w momencie, kiedy ostatni raz się do was odzywałam i... Mam całą mokrą koszulkę, te mokre włosy. Pierwszy raz od dobrego tygodnia, myślę, złapał nas deszcz, także ciekawie. Bagaże też całe mokre, jeszcze płyniemy tą łódką bez dachu. Znaczy, no jest dach, ale nas tak średnio obejmuje. Życzcie nam powodzenia!